zaszczyt powitania Państwa na dzisiejszej uroczystości. Uroczystości, która na stale wpisała się w kalendarz wydarzeń nie tylko szkolnych, ale i gminnych. Wydarzeń gromadzących na tej sali ludzi żywo interesujących się historią życia i męczeństwa Unitów Drelowskich. Dzisiaj odkryjemy przed Państwem kolejny skrawek opowieści o cichych obrońcach wiary. W Drelowie miało być wesele. Lękasz, co to dalej będzie? Anusiu, nie będziemy żyć w grzechu i obrażać Pana Boga. Boże, musi być jakiś sposób, tak bardzo Cię kocham. Za Ciebie też bije moje serce. Bogu nadzieja. Oj, z kosu przecież idę. Ciężko trzeba pracować, aby ten dar Boży zebrać. A może być i ruskim na uciechę. Pewnie znowu na carskie kontrybucje pójdzie. Z Bogiem, Anusiu. Słówko, zaczekaj. Ja naprawdę pozostawię, do Ciebie przychodzę. Maksymie, czego ode mnie chcesz? Tyle razy mówiłam Ci, że nie mogę i nie chcę widzieć i rozmawiać z Tobą nie chcę. A Ty ciągle mówisz, że po raz ostatni Ty przychodzisz i znowu jesteś. Tak, prawda, tyle razy to mówiłem. Ale to nieszczęsne serce moje zawsze mnie tu wiedzie. Dziś przyszedłem, by Cię choć z daleka zobaczyć. Trafiłem na Waszą rozmowę. Słyszałem wszystko. Nic nowego. Prawosławnie przyjąłeś i zwyczaju moskiewskich szybko nabrałeś. Podsłuchujesz? To nikczemne. Nie, to nie nikczemność. To miłość do Ciebie, bracie, wiedzę. Niechcący słyszałem wszystko. Nic nowego. Ode mnie nie dowiesz się ponad to, co słyszałeś już tyle razy. A więc powiem Ci po raz kolejny, że za Ciebie nie pójdę, choć miałam nigdy za mąż nie wyjść. To dlaczego? Po pierwsze dlatego, że nie mam narzeczonego, a po drugie też przyjął prawosławnie. Zmuszono mnie do podpisu na prawosławie. W duszy jestem unitą. Zmuszono Cię? A dlaczego Ty innych nie dało podpisu? No tak, to prawda, ale ja się nie rękałem i dałem podpis. Więc rzeknij tylko słowo, że za mnie pójdziesz, a dzisiaj odwołam. Na nic się to nie przyda. To nie mam narzeczonego. Anusiu, kocham Cię nad życie. Bez Ciebie świat mnie miły. Bez Ciebie żyć nie mogę. Nie chcę. Maksymie, idź stąd i więcej tu nie przychodź. Widzisz ten pierścionek na moim palcu? To znaczy, że nie mogę i nie chcę słuchać tego, co mówisz. Moje serce należy do Józka. Więc kiedy tak, to Cię oświadczam, przysięgam, że mścić się będę. Zgubię Ciebie, Jego, Was obojga. Ani moją nie będziesz, ani on Cię nazwie żoną swoją. Od Ciebie coś zdradził sumienie własne. Coś opuścił prawdziwą wiarę ojców swoich. Niczego innego spodziewać się nie może. Chcesz się mścić? Więc się mści! Tak, tylko zemsta mi została. Jędrzeju! Jędrzeju! Dalibyście pokój z tym zmartwieniem. Gryziecie się, trawicie i wzdychacie. A to na nic się nie zda. Wzdychanie waszej biedy nie przegonicie. Panu Bogu to ofiarować, a przy swoim, co się rzekło, stać. Patrząc na wasz smutek i mnie cierpienie ogarnia. Moja Jadwigo, nie taka łatwa rzecz trzyma ten ból. Ja to już dawno Panu Bogu ofiarowałam. Co dzień z tego robię ofiarę, a mimo to, ile razy wspomnę o naszej biedzie, serce mi trwa mi. I Józek się oświadczył o naszej jednaczkę. Pozwoliliśmy za ręczyny, ale dopóki żyje, nigdy nie pozwolę, aby to popaść po błogosławieństwo. Wyjścia z tego nie ma. Patrząc na to, co się u nas dzieje naokoło, boli mnie serce. O, bardzo boli. Tatuńciu, kochany, nie smućcie się. Wolę oddać wszystko w pierścionek, aniżeli widzieć was w takim smutku. Dziecko moje, kochane, ja tego nie chcę. Józef, chłopak dobry, pracowity, matka swoją szanuje, bardzo ciebie i nie szukam lepszego męża dla ciebie. Ale nie będę was prowadził do moskiewskiej cerki po błogosławieństwo. O nie! Tego nie uczynię! Więc to mnie boli. Tatuńciu, kochany, nie smućcie się. Bo gdy widzę was smutnych, to mi serce kraje wielkiego żalu. O nie, nie będę szukać szczęścia tam, gdzie go nie ma. I to, że mogę Józka nie mieć,
nim nie trafi, a nie siedzi wasz smutek i wasze cierpienie. Uczciwa się ty dzisiaj. A witajcież, kumeczku kochana, witajcież. Siadajcie, kumosiu kochana. Właśnie o was myślała i tak w sam raz przychodzicie. Jak się masz, droga synowo? Dobrze, dziękuję. Coś kumoter smutną minę mają. Może się wam jaka bieda przyplątała? A może, nie daj panie, w złą godzinę wymówić? Żałujecie, żeście zezwolili na zrękowiny. Kumosiu, no gdzie mnie żałować tego, kiedy ja mram? Lecz co z tego będzie? Powiedzcie sami, gdzie ślub? Ja uniac, unickiej cerkwi nie mamy, bo już pogawiła bostwa. Łaciński ksiądz ślubu nie da, bo im rząd zakazał, więc co czynić, sami radźcie. O, sołtysowa z córką swoją. Witajcie, sąsiadki. Niech będzie Jezus Chrystus, Pan nasz pochwalony. Na wieki wieków amen. Idziemy do was od męża mojego z wiadomością. A co nam sołtys chce przekazać? Dzisiaj rano urzędnik go wezwał. Do urzędu? A czego oni są tam znowu? Ot, nie bójcie się, nic złego, a przynajmniej niespodziewanego. Zaraz wam powiem. Okazuje się, że zwiedzieli się, że Makaryna żeni swojego syna Józka. O zaręczynach jakiś praw podgonił i że dotąd ślubu nie ma. A zaczął go rozpytywać, a może gdzie u jakiego księdza wzięli ślub po cichu. A dalej, że grozić mu kontrybucją, a kozą, aby się o tym wywiedział i młodych sił do cerkwi sprowadził. Niewiele mu Grzegorz rzekł, a patrzył rychło i uciec od nich. I jakoś mu się udało, bo obiecał dowiedzieć się o wszystkim, o czym już dawno wiedział. Otóż idziemy, aby wam o tym powiedzieć, a po chrześcijańsku, jak Bóg przykazał, naradzić się wspólnie, co robić. Już się psia wiara dowiedzieli o zaręczynach. A o czym by oni nie wiedzieli? Nie ma to na swe rozkazy psów strażników, co nic nie robią, tylko jak te Janiki wiatr wieszą. Wszędzie wlezą, wszystko usłyszą, o wszystkim doniosą. Nie ma więc trzoty, że ja was donieśli. Mój Boże, jakie czasy teraz nastały? Tamty jesteś przyjść musiał. Dziad nasz opowiadał, że za cara Mikołaja tak samo za Bugiem prześladowali unitów. Więziono ludzi, do grobów pod kościołem zamykano. Bito rózgami nie tylko mężczyzn, ale i kobiety. Panowie i królowie milczeli, a car i jego psiarczyki rozbijali ludzi, a ci płacili kary. A w końcu, gdy nasłano popów, naród uległ i prawosławie przyrosł. Siedziałby sobie car w swoim pałacu, kiedy ludzie mu płacą podatek i Pan Bogu dziękował. A tu psia wiara jeszcze się znęca nad ludźmi. Dopuścił Pan Bóg taką gadzinę na polski naród, więc nieprzyjaciele korzystają. To ich czas, godzina ciemności. Ale ta godzina za długo się ściągnie. Nie daliśmy Moskalom w 74. klucza od cerkwi i teraz ich kontrybucje i prześladowania z pomocą Bożą przetrwamy. Ach, na boskie rany, cała wieś wyległa przed świątynię i ludność bezbronna całą pierścią ją zasłaniała. I już zginęło pod jej drzwiami. A ilu zmarło ranionych. Męża mojego zanieśli do domu Danilku, naprzeciw kościoła. A potem my z Józkiem przynieśli go na burce do domu. Płakali my obydwoje. Był tak pobity po krzyżu, że się nie ruszał. Na drugi dzień zmarł. I Janek Romaniu, i Łuciuk, ten zahajem. Demian mu było. Ciężko pobici, też zmarli w domu. Olesiej Krzymon, cztery szczówki. Umarł po 4 dniach w szpitalu w Międzyrzecu. A od Krajuka więzień w Siedlcach męczyli. A potem puścili do domu. I też zaraz pomarł. Zostawi
zostawili żony i dzieci pod szczególną opieką kozaków. Zostałam sama z dzieckiem na te ciężkie czasy. Józkowi 12 wiosen wtedy było. Wszystko zlicytowali. Kiedy nie było pieniędzy na karę płacić, to i pierzynę zabrali. Z Józka mam jedyną pomoc i pociechę. Taki dobry chłopak. Osadzili nam pokład i cóż, nikt do cerkwi nie chodzi, zamknięta i martwa jak gród. Kontrybucyjne prześladowania przetrzymamy, a wiary się zaprzemy. Nie damy się, nie damy! Bóg z nami! Oj, prawda. Święta prawda. Zaraz potem ich pratulinie strzelali do narodu. Bili kawałkami, nie zważywszy, czy to starzec, czy kobieta, czy dziecko. I tam padały szeregi ofiar. Chwytali gołymi rękami za ostrza bagnetów. Wytrącali ruskim broń z garści, gryząc i dławiąc nieprzyjaciela, dopóki za drzwiami padli. Wiary nie zdradzili, nie! Dziad mówił też, że we wsi Szpaki i Polubicze Moskale zwołali gromadę całą i co dzień kilku wołom żywym obcinali nogi. A kiedy bydło ryczało z boleści, to oni pokazując chłopom mówili: każdemu tak będzie, kto nie przyjmie prawosławia. A moja siostra jedyna na stawie zamarzłym za rudnem porodziła niemowlę i sama zmarła. Wojsko spędziło tam ludzi z kilku gmin. Otoczyło biedaków kordonem, sobie na brzegach rozpaliło ognie. Ich zaś mrozili i głodzili chyba z tydzień, obiecując puścić do domu, skoro się zgodzą i podpiszą. Ludzie chciwie jedli roztopiony śnieg. Pragnienie gorsze niż głód i Bogdan, Ruskie odstąpili. Wojsko opuściło miejsce. Matko Święta! Matko Święta! To prawda. Ale kto by to wszystko opowiedział? Co oni z biednym narodem wyprawiają? Ale radźcie mi, kto robi z naszymi dziećmi. A już ci do cerkwi nie pójdziecie, do chłopa. A niech się go broni. Czekać nie ma co. Teraz, jak zwiedzieli się o Zrękowinach, gotowi młodych siłą do cerkwi ściągnąć. Jest na to rada. Cóż zrobić? To zrobić, co inni robią. I za granicę, i wziąć ślub. A potem? Co potem? Co potem? Potem będziemy radzić. Bóg miłosierny, może im się udać. Ale jak to iść? Którędy? Kto ma iść? Jak to? Iść na nogę. Którędy? Prosto przed siebie, tędy, co inni chodzą. A kto ma iść? A już ci państwo młodzi, co chcą ślub brać, a nie kto inny. Ale jak to ich sami wpuścić? Mój skarb, moje złotko, Mołanusie, o mój Boże! Naprawdę, że tam tyle ludzi chodzi. To do Prus, to do Galicji i śluby biorą. I dzieci dowtu noszą, a żarty koło chwycą. Stryj Eliasz dwa razy tam chodził, a nic złego mu się nie stało. Był tam? Był z dziećmi do chrztu, bo jego żona chorowała i iść nie mogła. Natalko, a mówił ci jakże tam w Galicji? Czy tam są żandarmi? Strażnicy? Jacy tam ludzie? Jacy ludzie? A nasi, katolicy, Polacy. Tam są i żandarmi, ale nie tacy jak u nas. Tam żandarma, to się uczciwi ludzie nie boją. Bo on nie patrzy, kogo znieważyć lub obedrzyć ze skóry. Nie, tam krajem rządzi cesarz. Ale go ludzie kochają, bo on dla narodu jak ojciec, dobry i sprawiedliwy. Każdy wierzy jak chce i mówi takim językiem, jak mu się podoba. Cóż to za ziemia święta? Jakby to żyć w takim kraju? Czemuż to u nas tak nie jest? Trudno temu wierzyć, co ty mówisz. To tam chyba inny świat. Inni ludzie. Ja wam tak radzę, Jędrzeju. Jeżeli chcecie dzieci żenić, to trzeba ich wyprawić. Wyprawiajcie ich w drogę. W imię boskie. Co
czort weźmie tę służbę w Polsce. Nie ma już kogo odzierać. Mieli żeśmy dobre czasy, ale to przeszło. Powieliśmy ryby i rybki w mętnej wodzie. Winien, nie winien? Płać. Winien płacił? Powinien. Nie winien płacił? Bo może zawinić. I my brali, je brali. Ale to przeszło. Polska, Polska. To przecież u nas Moskwie mówią, że dlatego Bóg stworzył Polskę, aby Moskali mieli gdzie kraść, rozbijać i hulać. A tu już nie ma co brać. Przyjechałem z moim naczelnikiem Orestem Mamontowym, aby majątek zrobić, czyn zyskać i kresami się ozdobić. No i to. Było wiemia, za co pokulać, czaiku popić, papierosku wykurić. Bo co wziąć? Szlachcic, nie ma już nic. Ksiądz cicho siedzi, a muzyk co on da? Ach, bieda hospodini. Wasze Bogrodzie, ja jestem Polak. Polak. Zdrowa idę. Chciałem się żenić z jedną dziewczyną, ale ta mnie nie chciała i z innym na ślub do Grekowa poszła. Ja ich śledziłem i wiem, że mała tam nie przychodzić. Przyszedłem powiedzieć, żeby mnie nożny pan chciał złapać. My mamy dobrą policję, przed nami nikt się nie ukryje. Wiemy o twojej dziewczynie. Unici chodzili brać do Krakowa, brać śluby w katolickim kościele. A to szelmy! Prawosławna wiara zła to carska wiara, a oni się buntują i nie chcą wierzyć. Jako car? Wierzę. A kanalie, buntowczyki, lachy, ruska wiara, nie harasza? A paszport masz? Paszport? Panie, ja nie mam paszportu, bo ja myślę, że nie potrzebuję. Bo mnie przepisano na prawosławie. Przepisano ciebie, to znaczy, żeś unitą duszy. I nie przez wierność do tronu, ale przez zazdrość przychodzi z donosem. Ruszaj wolno. Ależ panie! Mauczy! Do więzienia, a jak papiery będą gotowe, to pośle cię do Warszawy. A potem? A potem? Jako buntowczyk! Na cywil! Paszło bo! To zginę, lecz nie dam się na co znęcać. Czyż to mało już polskiej krwi rozlano? Czy to mało już naszych kości bieleje po stepach i wąwozach syberyjskich, wołających o zmiłowanie do nieba? Ty byś zginął, a przecież ty młody. Masz ojca i matkę, którzy razem oczekują twego powrotu, więc by cię nigdy nie ujrzeli. Najlepiej krzywdę zniszczyć po chrześcijańsku, Bogu ją ofiarować. Podobno przed ostatnim konwoju złodziejskim przybili jakiegoś Polaka, jako policznego przestępcę. Od miesiąca leżą w wolnicy, w gorączce, płacze, rzuca się. Jak mówi felczer, co mu masz na rany, od kajdą przynosił. Za cóż by jeszcze zsyłano po tylu latach od powstania? Wszak z tych kilku tysięcy katolików z onego czasu tylko ona zgadka została. Cóż więc mogło się stać, że zsyłają na Sybir? Że się coś u nas znowu musiało zrobić. To nie ulega wątpliwości, bo ci ten, co świeżo tu jest słany. Tylko cóż, nic się nie można od niego dowiedzieć. Milczy i milczy. Dajcie mu pokój. Widać, spotkało go wielkie nieszczęście. Moskale, którzy potrafią ręczyć, musieli go okropnie namęczyć. Zamknął się w sobie, ich się lęka. I nam, choć noszący takie same jak domy i słupy, boi się zaufać. Ja zaś, jak nieco boli, to zaraz powiem, bo wygadany znajduje się udę. Felczer mówił mi, że w gorące gadał różne rzeczy. O jakimś człowieku, co go zdradził, o żonie, o matce, to znowu, że nie chce być prawosławnym. To pewnie jaki unita z Podlasza. A być może, być może. Szczęść Boże! Witaj! Witaj! Któż ty jesteś? Czy Polak? Bo wy Polacy
Chwała Bogu, to śmierć swoimi będę. Siadaj, bracie. Otóż najstarszy pomiędzy nami to ksiądz Jan. To pan Michał, nauczyciel z Warszawy, a to pan Wiktor. Miał swoją wieś na Podlaszu. No a ja Marian. Dawniej nosiłem szlifer carskich barwi. Dziś noszę kajdany. A, bym już zapomniał. Jest jeszcze jeden, lecz to jakiś bardzo nieszczęśliwy człowiek, więc go nie zaczepię, bo to na próżni. Moi panowie, ja jestem człowiek prosty z podlaskiej ziemi. Dziś nasz brat. Jest człowiek uczciwy. Otóż jestem z Podlasia, Unita. Widzisz, bracie, my tak daleko od swoich niewoli. Nie wiemy, że jeszcze nasza krew się leje. Bo listy nasze czyta oficer, a gazet nam nie dają. Chyba, że nas wypadkiem coś dojdzie. Nastały ciężkie czasy. Ludzie w więzieniach zabierają dobytek, kary każą płacić, opornych rozsyłają burzy guberni w Rosji, wysyłają i kobiety. U nas w Drelowie strzelali do ludu, co do cerkwi nie chciał wpuścić popa. Zabili i ranili wielu. A ci wolą wszystko znosić, aniżeli carską wiarę przyjąć. Więc i ciebie, bracie, za to, żeś carskiej wiary nie przyjął, co ty zesłano? Tak, ojcze, ale mój los straszliwie ciężki. Tak jak nas wszystkich, co tutaj zesłano. Nie ubliża wam, panowie, ale nikt z was wtedy nie cierpiał i nie cierpi, co ja nieszczęśliwy. A to jakim sposobem? Cóż cię takiego spotkało, że możesz mówić, że więcej od nas i od innych cierpisz? Wytłumacz nam to. Posłuchajcie, panowie, a sami uznacie, jakim wielkie jest moje nieszczęście. Słuchamy. W naszej wsi była dziewczyna. O, już wiem, zakochałeś się i nie dali się żenić. Ależ Wiktorze, jakaś ty gorączka, nic nie wiesz, a przeszkadzasz. Otóż gorzej się stało, bośmy się pokochali i ja jej się rodzicom skłonił i dali mi ją. Ale cóż, ani jej rodzice, ani moja matka, ani my nie chcieliśmy się zgodzić, byśmy u popa ślub brali. Więc rada w radę postanawiamy, tak jak tylu innych, pójść do Galicji, aby tam u katolickiego księdza ślub zawrzeć. Poszliśmy do Krakowa. Byłeś w Krakowie? Krakowie? Byłem pół roku temu. Krakowie? Wszystko poszło nam dobrze. Ślub dostaliśmy zaraz. Dopiero gdyśmy wracali na granicy, zdradził nas jeden z naszej wsi. Nieprawda, ja was zdradziłem. Co widzę? Maksym! Tak, to on nas zdradził. Hańba! Zdradziłem was, chciałem się zemścić. Na tobie, żeś mi ją wydał, a nie, że mnie nie chciała. A więc zdrajcę pomiędzy nas dano. Zemsta to straszna rzecz, nikt na dobry nie wyjdzie. To nie polska i nie chrześcijańska rzecz. Z Moskalami spiskować. Tak, ale piekło w mej duszy zapaliło zazdrość. Chciałem zgubić ich szczęście. Do ostatka byłem niczemny. A teraz muszę ten łańcuch. Tak, to prawda. Lecz lepiej by było, gdybyś nie musiał pokutować. Stało się mi, bracie. Dzisiaj w jednym garbie chodząc, powinniście się pojednać. Podać sobie dłonie w imię Chrystusa, w imię naszej wspólnej Matki Polki. Ojcze, jestem przyczyną jego strasznego losu. Mimo to nie chciałbym powiedzieć do niego. Podajmy sobie dłonie. Przebaczmy sobie. A jednak powinniście to uczynić. W takim nieszczęściu, tak jak nad grobem, najwięksi drogowie podają sobie dłonie. Pojednajcie się. Przebaczcie sobie. Ja ci, mój bracie, wszystko przebaczam. Bądź szczęśliwy. Chwała Bogu. No, kiedy tak szczęśliwie się stało? Mów, kochany bracie, bo bardzo ciekaw twej historii. Na granicy nas ujęto, a potem odsłabiał do Warszawy. Tam, po paru tygodniach dali nam wybór. Albo zaraz podpisać się na prawosławie i pójdziemy wolno, albo jeżeli nie, to w Sybir. Zaćmiło mi się w oczach. Tylko krzyknęła biedaczka i już jej więcej nie widziałem. Otóż to rząd moskiewski, barbarzyńcy. I co dalej? Co dalej? Wyprowadzili nas na plac, okuli, ogolili pół głowy i marsz w Sybir ze złodziejami. Ciężka była droga, wlekliśmy się pomału, aż w końcu tu na miejscu żalu zachorowałem i o mało nie umarłem.
Bracie kochany, tyś nie pierwszy, a dał Bóg, abyś był ostatnim tutaj zesłanym. Tyle lat, ba, wieków nawet, bo od czasów zdobycia Syberii sławę mocno naszych braci. Ginęli jedni, drudzy, po latach wielu wracało do domu. Da Bóg i ty wrócisz. Tylko proś Boga o męstwo i opiekę. Boże, daj mi siły, daj cierpliwości. Niech cię Bóg błogosławi. Amen. Amen. Co za widzenia? Ona umarła i tu mi się pokazuje. Jakże długo klęczy i nie znika. Niech nie zdziwi, niech się napatrzy do woli. Podejdę bliżej, patrzę na nią. I duch, kiedy mi się pokazał, nic złego mi nie może zrobić. Duchu, ktokolwiek jesteś, Męczennico Święta, ty, co byłaś żoną moją na tej ziemi. Józku, mężu mój kochany, tobie ślubowała miłość, a ciebie pokochałam na wieki. Oliwia Semeniuk, Makaryna Izabela Kieszka, żandarmi Filip Golczuk, Jakub Sarczuk, zesłańcy Michał Kacper Kaliszuk, Marian Karol Grochowski, Wiktor Sebastian Ciok, ksiądz Jan Paweł Matejko, sołtysowa Dominika Niewiadomska, Jadwiga Aleksandra Tarasiuk. Scenariusz spektaklu napisała pani Katarzyna Polewska. Reżyserią zajęli się państwo Bożena i Jacek Dragunowie. Współpracowały z nimi panie Agnieszka Daniluk i Katarzyna Polewska. Scenografię i kostiumy przygotowała pani Agnieszka Daniluk. A oprawę muzyczną pan Grzegorz Golec. Reżyserią dźwięku i światła zajął się pan Michał Olesiejuk. Dziękujemy.
kolejny spektakl, kolejny wycinek życia unitów, patronów naszej szkoły. Trudno jest z roku na rok wybrać, mimo obszerności działań, taki wycinek, który mógłby sprostać oczekiwaniom. Patrząc na przygotowania tych młodych ludzi, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że kolejne pokolenia w sposób namacalny poprzez dzisiejsze przedstawienie kultywują tradycje, przypominają postacie tych mieszkańców gminy, tych mieszkańców naszego regionu, którzy oddając swoje życie w wierze, oddawali również po części za nas. Bardzo serdecznie dziękuję jako dyrektor szkoły z tego miejsca Państwu za to, że dzisiaj w tym święcie jesteście razem z nami. Słowa szczególne pragnę skierować do tej grupy najmłodszej, do uczniów naszej szkoły. Moi drodzy, może czasami nawet nieświadomie, ale chcę Wam powiedzieć, że w dniu dzisiejszym, w dniu szczególnym, bo w dniu również wolnym od zajęć, w okresie przerwy feryjnej, poświęciliście ten czas. Przyszliście razem z nami, uczestniczyliście w tym przedsięwzięciu, w tym przedstawieniu. A więc już dzisiaj wykazaliście się patriotyzmem. Już dzisiaj oddaliście swoją obecnością cześć tym, którzy oddali swoje życie o wiele wcześniej. I z tego miejsca nasuwa mi się taka refleksja, obserwując to, czego jesteśmy świadkami w chwili obecnej, tego nieszczęścia, które dzieje się tak blisko nas. Moi drodzy, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Wiara na przestrzeni historii niejednokrotnie ratowała nasz kraj, ratowała nas od nieszczęścia. Polska jest pięknym krajem. Polacy są niesamowici. W trudnych chwilach potrafią stanąć na wyżynach i potrafią zaskoczyć wszystkich swoją ofiarnością, swoim oddaniem i swoją wiarą. A wy dzisiaj zdaliście ten egzamin. I w dniu dzisiejszym tak bardzo potrzebna nam jest ta wiara, ta miłość do bliźniego, po to, żebyśmy mogli również dzisiaj dać swoją postawą pewien sygnał, że Polska jest krajem jednolitym, że Polak wiarą stoi. I za to Wam serdecznie dzisiaj dziękuję, za to, że jesteście. Wspaniałym nauczycielem naszej epoki był święty Jan Paweł II. Podczas jednego ze spotkań z polską młodzieżą na Jasnej Górze święty Jan Paweł II dawał bardzo ciekawe wskazania młodym Polakom. Przypominał, każde życie charakteryzuje się i określa przez wewnętrzny kształt miłości. Powiedz mi, jaka jest Twoja miłość, a powiem Ci, kim jesteś. Ojciec Święty rozbudował taką prostą zasadę. Powiedz mi, co jest dla Ciebie wartością, a powiem Ci, kim jesteś. To, co człowiek wybiera, to, co jest dla niego ważne, mówi o tym, kim on jest. Bardzo dziękuję całemu zespołowi, który przygotowywał dzisiejszą uroczystość. Trudno powtarzać wszystkie nazwiska i wszystkie osoby, ale wszystkim, którzy uczestniczyli w zorganizowaniu tego dzisiejszego spotkania, zarówno w świątyni, jak i tu. Bardzo dziękuję za pokazywanie tych wielkich wartości, które nas, Polaków, zawsze jednoczyły. Na tej ziemi składamy hołd ludziom, którzy mogą być dla nas wzorem i drogowskazem.
To bardzo dziękuję za to kultywowanie tradycji. Od lat zawsze to były piękne spektakle, które niekiedy wciskały łzę w oczach, gdy patrzymy na historię naszych praojców. Bardzo dziękuję wszystkim już bez szczególnego akcentowania poszczególnego osób. Bardzo dziękuję za to piękne spotkanie. Przypadł mi w udziale jako gospodarzowi gminy wyjątkowy zaszczyt podziękowania wszystkim, którzy w większym bądź mniejszym wymiarze przyczynili się do kolejnych już organizacji, kolejnych obchodów męczeństwa naszych bohaterskich unitów. Jesteśmy częścią wielkiej sprawy, sprawy, którą żyje Drelów, Drelowszczyzna i cała nasza gmina od lat, za sprawą wcześniej jeszcze księdza Waszczuka, później naszego drogiego gościa, księdza Romana Wiśniewskiego, który jest z nami, cieszymy się, że jest z nami. Brawa wielkie dla nas. Za sprawą dyrektorów naszego gimnazjum już byłego, wspomnianego Tadzia Kondraciuka, którego nagrodziliśmy brawami wielce zasłużonymi, wcześniej dyrektora Więckowskiego, pani Ewy, która też dziś jest z nami, za co jej bardzo serdecznie dziękujemy. Sprawa unitów, kultu unitów, naszych bohaterów, naszych przodków nabyła wyjątkowego wymiaru. Nie bez, czy bez przesady wielkiej powiem, że unitami i kultem unitów żyjemy, one się stali w naszej gminie swego rodzaju znakiem rozpoznawczym, drogowskazem dla wielu. Nawet w wymiarze, co też chcę podkreślić, świeckim, nie tylko kościelnym, ale świeckim, są niejako spoiną, która jednoczy naszą gminę, która uczyniła ją sprawną organizacyjnie i pogodzoną ze sobą, mijającą przez to dzięki i dzięki temu się rozwijać. Unici to wielka wartość, wielka sprawa. Dziś czcimy poprzez mszę świętą uroczystą i przez dzisiejszą inscenizację ich pamięć. Chciałem bardzo, bardzo podziękować za słowo Boże księdzu biskupowi, który w sposób bardzo przystępny, jednocześnie taki skonsolidowany, opisał nam tą historię wcale niełatwą, podkreślając, że na pewnym etapie przecież nasi przodkowie zawierzyli carowi, gospodarzowi, włodarzowi tej ziemi, ale on ich zdradził, bo ten naród, z którym sąsiadujemy od wieków, ma tą naturalną skłonność i widzimy to od lat, doświadczyli tego unici, że ruski mir, to czego teraz doświadczają nasi bracia, jakże bardzo podobni, bracia Ukraińcy, którym tak ofiarnie pomagamy, o czym wspomniał dyrektor Michalczuk, to przecież kolejna odsłona tej samej wojny. Wojny o wartości, wojny o umiłowanie do prawa, do wyznawania własnej religii, do określenia się w wartości świata Zachodu. Dziś mamy kolejną tego odsłonę i winniśmy ich wspierać i wspieramy. Unitom za ich ofiarność, za ich bohaterstwo dziękujemy, bo nakreślili nam swego rodzaju testament swoją ofiarą, swoim męstwem, swoją śmiercią, swoim cierpieniem. My za to współcześni mamy zobowiązanie, które nam zostawili, żeby z tejże pamięci o unitach tego kultu czerpać jak najwięcej, wyciągać wnioski, jednać się, bratać, a nigdy dzielić. Mieć świadomość zagrożenia, nikogo nie potępiać, wybaczać, jak to gdzieś było pokazane, a to wcale nie jest takie proste. Niemniej mieć świadomość tego, że tylko jedność, umiejętność współpracy pod naszym chrześcijańskim, katolickim sztandarem może przynieść nam pewność tego, że się przed każdym zagrożeniem, czy to będzie ze wschodu, czy z zachodu, ale zwłaszcza niestety ze wschodu, po prostu zwyczajnie obronimy, czego sobie nam wszystkim szczerze życzę. Przed nami, kochani, wyzwanie. Za rok mam 150. rocznicę męczeństwa unitów, naszych bohaterów. Jestem przekonany i dziś zapraszam do tego, że te obchody będą obchodami szczególnymi. Chciałbym, ażebyśmy się wszyscy, i społeczność szkoły podstawowej, i cała nasza społeczność, mniej lub bardziej zorganizowana, a my wszyscy, którzy czujemy spuściznę unitów, ażebyśmy się do tych obchodów włączyli szeroko, nad formą, bo pracujemy. Wierzę w to głęboko, że pasterskim błogosławieństwem opatrzy nas ksiądz biskup i księża biskupi. Pomoże ksiądz
Roman, bo bez niego sobie tego nie wyobrażam. Ewa ma daleko do Lubina, ale autobusy dojeżdżają, a jeśli trzeba, umyślniaka wyślemy. I ci wszyscy, którzy przez ostatnie lata włączali się nie był bardziej w pamięć o mitach i ich kultywowanie, ich bohaterstwa, zaszczycą nas współpracą i uczynimy tą 150. rocznicę męczeństwa Unitów czymś wyjątkowym, czymś szczególnym, o czym będziemy pamiętać, bo im się należy hołd, a nam zobowiązanie, żebyśmy tej pamięci, które nam pozostawili, tych wartości, których nas nauczyli, nie zaprzepaścili. W związku z tym, dziękując wspaniałym aktorom, którzy przed chwilą, jak zwykle, jak to co roku, wzruszyli nas do łez i ich opiekunom, zwłaszcza tym wszystkim, którzy bezpośrednio się zaangażowali, proszę o więcej. Proszę o więcej nie dla siebie, proszę o więcej dla tej społeczności, która, mam nadzieję, za rok pokaże, jak szanujemy i kultywujemy naszą tradycję. Dziękuję wszystkim serdecznie. Zdziwiłem się, bo mam też wyjątkową prośbę, ale o niej na zakończenie powiem. Wracając do tej myśli, którą ksiądz biskup w czasie kazania snu strażnicy kościoła, tak analizowałem te lata, które wszyscy pamiętamy, i osoby. I jakoś tak wychodziło, że i szkoła, i gmina, i kościół współpracowały w jednym celu, żeby dorastać do pełni człowieczeństwa w Jezusie Chrystusie, w nauce Kościoła. Można byłoby wymieniać z imienia i z nazwiska dyrektorów. Wszyscy zdawali egzamin, jeśli mi wolno tak powiedzieć. Wspominam wójtów tak samo. Na myśl przychodzi mi osoba pana Stefaniuka Franciszka. Ileż on włożył w to serca, talentu i miłości. O pieniądzach nie wspomnę, bo tego tematu dzisiaj nie poruszam, ale tak było. Nauczyciele przez nie tylko spektakle, ale i pozycje te pisane. Młodzież, dzieci, strażnicy kościoła. O, to właśnie jest ta złota nić, która nieustannie się wszędzie. Oni są potrzebni wszędzie. I daleko w Warszawie, czy niedaleko w Warszawie, i w Drelowie w urzędzie, i gdzie indziej, i w szkole, strażnicy kościoła. Oczywiście 150. rocznicę koniecznie trzeba zobaczyć sercem. Byliśmy w imieniu Stowarzyszenia Martyrium, to mówię. Byliśmy przy każdym poczcie sztandarowym. Patrzyłem na ten sztandar, na młodzież. Wszyscy godnie prezentowali te wartości, swoją szkołę, swoich rodziców, swoich nauczycieli, swoich strażników wiary. Tych, których nie było, też sercem przy nich jesteśmy. Pewnie był jakiś słuszny powód. Oczywiście dołączam się do gratulacji składanych, czy nie to na ręce pana dyrektora. Panie dyrektorze, mam jedną prośbę. Odpowiedź może być jedna tylko. Chodzi o to, czy można byłoby do wspólnego zdjęcia z tymi aktorami stanąć. Razem z tymi, którzy to dzieło tworzą. Będzie nam niezmiernie miło. Załatwione, cieszę się. Ale skoro jestem, to się głośno ucieszę. Ucieszę się, że widzę wiele twarzy związanych z tą historią mitów. Z tą głęboko bardzo bolesną historią. I którzy zawsze tworzyli taki wspaniały kąt jedności. I chcę się ucieszyć, że są ci, którzy pracowali i ci, którzy w dalszym ciągu pracują. I chcę się ucieszyć jeszcze, panie dyrektorze, z jednej rzeczy, co już zauważyłem kiedyś w Zbołze i dziś również akcent.
co jest bardzo rzadkie we współczesnym życiu i świecie. Wy zauważacie poprzedników, którzy się zasłużyli, poprzednich dyrektorów i tak dalej. Tobie dziękowano w Dołce, jak byliśmy na uroczystości patrona, dzisiaj dyrektorowi Kondraciukowi i tak dalej. Bo z reguły czasem to się uciera taki zwyczaj, że na poprzedników to tylko się winy zwala. Chcę podziękować za to. Po prostu chcę wspomnieć, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drelowskiej, które istnieje, funkcjonuje, troszkę przysnęło w czasie pandemii. My także przyjęliśmy taką zasadę, z naszych poprzedników brać to, co dobre. Poszukiwać w każdym człowieku to, co dobre. Jeżeli by się nam udało wszystkim tak czynić i robić, to zło umrze, zło umarłoby śmiercią naturalną. Żeby nie wyszukiwać tego. Dziś w akcentach tego pięknego, wspaniałego, wzruszającego spektaklu zauważyłem na scenie pewien deficyt, który funkcjonuje w społeczności. Dwóch najbardziej zagorzałych, choć tam o zagorzałości nie powinno się mówić, podali sobie ręce. I pytam się, czy aż trzeba do Kazachstanu czy na Sybir wyjechać, żeby sobie wybaczyć. To są refleksje, które powinniśmy na co dzień sobie przypominać w naszym życiu. I jeszcze pierwsza sprawa. Patrzcie, do nich tu strzelano, bito, prześladowano. Oni trzymali się swojej wiary. Dzisiaj nikt do nas nie strzela, nie bije, ale zastosowano gorszą broń. Szydzą, śmieją się. Mówimy o strażnikach Kościoła, o obronie wiary. A kto z nas, kto jest w stanie oprzeć się, jak w towarzystwie zaczynają się tam nabijać czy szydzić z Kościoła, z księży i tak dalej? Kto ma odwagę stanąć w obronie? Nie strzela, nie zastrzela. Nie będą bić, ale będą się śmiać. Och, jakaż to straszna broń. Moi drodzy, dzieci kochane, droga młodzieży, pamiętajcie, żeby być w życiu kimś, a będziecie kimś, trzeba najpierw być sobą. Bądźmy sobą, bądźmy potomkami unitów, ale nie tylko, żeby wyciskać łzy i płakać nad nimi, tylko wyciągać po prostu wnioski w dzisiejszym, współczesnym życiu, gdzie wiara, Kościół zawsze był zagrożony i zawsze będzie zagrożony. Bo w eterze zawsze te dwie wielkości się ścierają i walczą ze sobą, dobro ze złem. Niech dobro zwycięży, a ja dziękuję wam jeszcze raz i serdecznie. I za rok chciałbym, żebyśmy byli, bo jak popatrzyłem jeszcze, jak było widno, to jestem najstarszy. Corocznie przyjeżdżam do Drelowa nasycić serce i duszę przeżyciami, które wywołują aktorzy młodzi. A miałem szczęście być w miejscowościach, urodziłem się parafii bochyńskiej, gdzie też byli unici prześladowani. Kościół był 20 lat zamknięty. Obraz Maryi do radzenia wzięty. Później przyszedłem do łóżek, gdzie rozmawiałem z ludźmi, którzy opowiadali mi o unitach drelowskich. Następnie poszedłem do kolembrodów, gdzie też byli unici prześladowani, gdzie w Sumierzu brali śluby, rekolekcje się odbywały i inne rzeczy. I o tych właśnie rzeczach piszę w swoich wierszach. Przepraszam od razu za wzruszenie, jeśli... Tytuł mojego wiersza: kiedy doczekamy? Niewielka świątynia drelowska, czy ktoś unitom dał rozkaz, by wiarę świętą swą czcili i świątyni mężnie bronili? Rozkazu takiego nie było, tylko Bóg był ich wielką siłą, bo Kościół to rzecz święta, nie może go tknąć moskiewska ręka. Moskal prawosławie proponował, no i wolność też darował, lecz unici wielki lud nie da klucza do świątyni wrót. Moskal księdza im zabiera, myśląc, że tym ich sponiewiera, lecz oni przy swoim trwają, za pasterza Jezusa mają. Na modlitwie ciągle trwają,
Bogu wszystko polecają, wściekły Moskal nie wytrzymuje, karabiny do nich kieruje. Padły strzały do modlących, jest 13 konających. Nachajami ich rozpędzano, ale wiary nie złamano. Dla potomnych są wciąż wzorem za wiarę i łączność z Kościołem, a jak nasza wiara każe, czas ich wynieść na ołtarze.